Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was szybki makijaż na Sylwestra. Pierwszy produkt to oczywiście Strop Cream z Maka. Przepięknie rozświetla moją buzię. I na to nałożę już mój sprawdzony podkład Est Lauder Double Wear. Używam go za każdym razem, kiedy chcę, aby mój makijaż trzymał się przez wiele godzin. I przechodzimy do konturowania na mokro. Tutaj mam paletę z Makeup Revolution, ostatnio jest to mój ulubieniec. Ogólnie jeśli chodzi o jakieś takie makijaże na wyjścia, to raczej stawiam na ulubieńców. Rzadko testuję coś nowego, bo co jeśli to nie wyjdzie. Także Wam też bardzo polecam tak robić. I później przyszedł czas na korektor. Korektor, który był tutaj na moim kanale już chyba milion razy, dosłownie bardzo często go używam. Wszystko wklepuję oczywiście Beauty Blenderem i na to nakładam Puder Ryżowy z PLZ. Utrwalam to wszystko takim wielkim pędzlem do pudru, a pod oczami nakładam ten Puder właśnie Beauty Blenderem. Przyszedł czas na oczy, i jako pierwsza w ruch idzie paleta z Too Faced i z tej palety właściwie używam tylko jednego cienia, takiego beżowego, aby zmatowić całą powiekę. I teraz przechodzę do palety z Inglota, którą sama sobie skomponowałam. Niżej, wypiszę wam dokładne numerki po kolei, czego używam. Bo teraz trudno mi tak powiedzieć, bo wszystkie te numerki są na odwrotach, a jest to paleta właśnie magnetyczna. No ale widzicie wszystko po kolei, jak robię. Niżej, oczywiście, numerki, tak jak wcześniej powiedziałam. I robię takie delikatne, rudo-burgundowe smołki. A zaraz będziemy przyklejać na to coś wspaniałego. Ale najpierw pigment z Inglota. I jeżeli dobrze pamiętam, to jest to numer 24. Inglot ma właściwie tylko jeden taki mocny. No złoto-żółty pigment także to jest właśnie ten i teraz przyszedł czas na gwiazdę naszego całego makijażu chodzi mi tutaj oczywiście o takie kruszone złotko tak to można nazwać, pomagam sobie pęsetą i przyklejam przy użyciu Duraline, tuż to Lash Sensational z Maybelline i przechodzimy do bronzera, jest to Laguna Snarsa mój ukochany bronzer do konturowania i na to nałożę sobie taki złoty, w sumie dosyć ciemny rozświetlacz z maka. I używam go na brązer, aby tak podbić ten kolor i aby w ogóle ładniej to wyglądało, bo jako rozświetlacz jest to oczywiście o wiele za ciemne. W naszym makijażu brakuje już tylko rozświetlacza i czegoś na usta, także tutaj użyję mojego ulubieńca, czyli palety ze Sleeka. Zdecydowanie polecam Wam tę paletę rozświetlaczy. A jeśli chodzi o błyszczyk, to tutaj mam na ustach So Cute od Kylie Jenner. Ostatnio dawno nie używałam szminek od Kylie, i chyba muszę się zakochać w nich od nowa. Ale tak, to już właściwie wszystko. Mam nadzieję, że mój makijaż sylwestrowy, moja propozycja Wam się spodobała. Może postaracie się go odwzorować. I no, to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I żegnam się z wami do następnego filmu. Pa pa.